Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na bardzo często zadawane pytanie odnośnie szlaków długodystansowych w Polsce, a mianowicie, czy wybrać namiot, tarp czy hamak? To pytanie zadają ci, którzy już zdecydowali, że nie będą tylko polegać na noclegach pod dachem, nie będą spać w łóżkach, tylko chcą spędzić noce na łonie natury, i to właśnie do nich jest skierowany dzisiejszy film. To jest dosyć skomplikowana sprawa, wydaje mi się, że nie ma tak naprawdę jednej właściwej odpowiedzi na to pytanie. Ja mam na ten temat swoją własną opinię, wy na pewno macie swoje, na pewno wśród was znajdują się zarówno zwolennicy namiotów, hamaków, jak i tarpów, więc chętnie przeczytamy wszyscy, ja i widzowie, co macie na ten temat do powiedzenia. A tymczasem ja podzielę się z wami kilkoma refleksjami. Muszę od razu powiedzieć, że te trzy schronienia, które są za mną, wybrałam takie trzy, mam jeszcze więcej namiotów, ale wybrałam po jednym z każdego, mam jeden namiot, jeden tarp i tam z tyłu wisi jeden hamak. Dlatego pokażę wam po prostu, jak to w praktyce wygląda, ale muszę powiedzieć, że w moim ogrodzie nie jest płasko. Mieszkam na pogórzu i po prostu nie jestem w stanie znaleźć dobrego miejsca do rozbicia wszystkich trzech schronień w jednym miejscu, także one są tak trochę rozbite krzywo. Musicie to wziąć pod uwagę, to nie zupełnie tak powinno wyglądać. To jest tarp Lesowik Groza, klasyczny, trochę właśnie krzywo rozbity, 3x3 klasyczny tarp. Tu jest mój namiot, ultralekki Zipak Solplex, nieprodukowany już, jego większa wersja Duplex i nie tylko trochę większa, Altaplex jest w sprzedaży. To jest mój ulubiony namiot, na pewno nie jest to namiot, który często widuje się w Polsce, u nas bardziej tradycyjne kształty dominują. A tutaj jest hamak Exped, jakiś tam hamok ultralight, już nie pamiętam dokładnie nazwy. W każdym razie również zaopatrzony w tarp. To był jeden komplet hamak z wbudowaną moskitierą i bardzo lekki tarp. Analizę zaczniemy od namiotu. Namiot to jest najprostsze rozwiązanie, które większość z wędrowców na pewno zadowoli. Nie jest to zawsze najlżejsze rozwiązanie. Akurat tutaj macie jeden z najlżejszych namiotów na świecie, więc akurat on jest lekki, waży 424 gramy plus śledzie jakieś 60, czyli 480. No i jest to specyficzny namiot, ponieważ jest to taka hybryda między namiotem jedno a dwupowłokowym. Wielu zwolenników innych rozwiązań będzie mówiło wam, że namiot jest zły, bo w namiocie jest kondensacja, już szczególnie w namiocie jednopowłokowym. To jest bardzo często powtarzana bzdura, jedna z najczęściej powtarzanych bzdur we wszystkich dziedzinach outdooru, to jest to, że w namiocie jednopowłokowym jest kondensacja. Kondensacja jest w każdym namiocie i zależy od wentylacji, a nie od tego, ile mamy materiałów. Kondensacja jest wynikiem różnicy temperatur między tym, co jest na zewnątrz, a nagrzanym wnętrzem namiotu. Tak więc, podobnie jak tarp i hamak, można sobie tutaj zrobić wnętrze wentylowane. Wystarczy otworzyć drzwi, jeżeli nie pada deszcz. Możemy spać przy otwartych drzwiach. Ja bardzo często to robię. Tylko jeżeli jest bardzo zimno i nieprzyjemnie, to tego nie robię, a tak to jest to doskonałe rozwiązanie, jeżeli dobrze się rozbijemy. A o tym, jak rozbić się dobrze, napisałam już kiedyś cały artykuł na blogu. Bardzo dużo się na ten temat wypowiedziałam, więc już nie będę się powtarzać. W każdym razie zawsze rozbijamy się w miejscach osłoniętych w lesie pod drzewami, a nie na otwartym terenie, bo tam właśnie jest największa kondensacja, więc to głównie zależy od tego, gdzie się rozbijemy i czy mamy możliwość zostawienia otwartych drzwi. Namiot ma też przede wszystkim możliwość posiadania drzwi zamkniętych i to jest jego duża zaleta. Osoby, które się wybierają na krótsze wędrówki, na weekendowe wycieczki, może bardziej chcą przebywać na łonie natury i być tak bardzo odsłonięci. Jeżeli jesteśmy na szlaku kilka tygodni bądź miesięcy, to już trochę bardziej myślimy o takim domowym komforcie i przynajmniej na chwilę chcemy być poza deszczem, wichrem i chłodem, więc fajnie jest mieć wokół siebie taki domek, ale to jest oczywiście osobiste preferencje. Jakiś odgórny wyznacznik. W każdym razie namiot zapewnia nam ochronę
najbardziej pełną ze wszystkich. Mamy też taką swobodną przestrzeń w środku, no i mamy jego kształt. Jest to od razu jeden kształt, zawsze taki sam, wiemy jak go rozbić. Rozbija się zawsze w jeden sposób, jeżeli pamiętamy jak to robić, robimy to w 2 minuty i jesteśmy w stanie zrobić to w deszczu i w ogóle bez żadnego problemu. To jest zdecydowanie najprostsze w namiocie. Komfort, jaki daje namiot, sprawia, że nigdy bym się nie zdecydowała wędrować tymi naprawdę długimi dystansami, które robię latem z czymś innym niż namiotem. To, że mogę się tutaj zamknąć, mogę się też otworzyć, to, że nic mi tutaj nie wejdzie. Zdarzyło mi się kiedyś, że pod tarp miały ochotę wejść mi dziki i były już bardzo blisko, bardzo często wchodzą myszy, różne zwierzęta. A tutaj wszystkie rzeczy mogę schować do środka, mogę sobie zamknąć sypialnię, bo to co prawda jest namiot jednopowłokowy, ale tylko sufit jest jednopowłokowy, a boki mają normalnie moskitierę. Mogę sobie to zamknąć i wszystkie rzeczy, które mam w środku, są odgrodzone. A poza tym mam przedsionek, tutaj mam całą przestrzeń, która służy mi do trzymania rzeczy i przede wszystkim do gotowania. Bardzo sobie cenię możliwość gotowania na szlaku i właśnie to, że mogę to robić w przedsionku, jest bardzo fajne. Nie muszę w ogóle wychodzić z namiotu, żeby gotować. Mogę siedzieć w śpiworze, w kurtce. W ogóle nie muszę nic już robić poza tym śpiworem wieczorem. Mogę sobie tu gotować właśnie. Mogę zamknąć drzwi, nie mam wiatru w przedsionku i mam osłonięty palnik od wiatru. Także to jest taki mały, mały dom w jednym. Bardzo lubię swój namiot. I tak jak mówiłam, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ilu powłokowy jest ten namiot. Sypialnia taka nieprzeźroczysta, która w wielu namiotach jest wmontowana, służy tylko do odseparowania użytkownika od tego mokrego od wewnątrz tropiku. On jest mokry tak czy owak, nawet jeżeli ta sypialnia tam wisi. Wystarczy, żeby temperatura zeszła poniżej temperatury punktu Rosy i ta kondensacja i tak się pojawi. Organizacja przestrzeni pod tarpem wygląda trochę inaczej. Tu od razu widać, że jest bardzo duży skos. Tarp oczywiście można rozłożyć w różnych wariantach i formach. Ja najbardziej chyba lubię diament, jeżeli chodzi o takie układy chroniące przed wiatrem. Ale to jest takie proste A. Mało wyrafinowane, takie najszybsze do rozłożenia. No i tutaj nie ma takiej możliwości, żeby zablokować wiatr całkowicie. Nawet jeżeli zrobię diament, to mam jedną ścianę otwartą, więc tam wiatr będzie dochodził. Tutaj też mogę gotować w śpiworze, mogę sobie tu jakoś to urządzić, aczkolwiek zwykle gotuję z przodu, jeżeli jestem w tarpie i właśnie jestem odwrotnie, muszę wychodzić z tego śpiwora, bo tu jest bardzo, bardzo nisko, aczkolwiek to też można zrobić inaczej, można podnieść poły tarpu, ale wtedy znowu będzie podwiewało z boku. Właśnie kiedyś miałam taką przygodę, że spałam z dzikami i te dziki mnie wygoniły ze śpiwora, bo podeszły dosłownie tutaj. Kiedyś też na innym biwaku pies wszedł mi pod tarp i nie, bardzo trudno było go stamtąd wywabić, nie chciał wyjść. W namiocie to się nie dzieje, tam jest wszystko zamknięte i pies nie ma szans wejść. Mam teraz tutaj coś więcej niż sam tarp. Mam płachtę biwakową, no bo w namiocie jest podłoga od razu w standardzie, a tarp to tylko dach. Tarp to tylko dach, który trzeba uzupełnić o jakąś podłogę. No i tutaj jest pewna wyższość tarpu polegająca na tym, że możemy sobie dowolnie, zależnie od tego, czy jest wiosna, lato, czy jesień, urządzić to wnętrze. Możemy mieć samą podłogę z plastikowej folii na przykład, możemy mieć biwi, tak jak ja tutaj mam biwi, czyli taki pokrowiec składający się z podłogi i takiego wierzchu, do którego wkłada się materac i śpiwór. Tutaj on ma moskitierę, także można ich sobie to całkiem zapiąć i wtedy komary nie będą nam dokuczać. Są też moskitiery podwieszane, które się tutaj do tego tarpu przyczepia i wtedy to jest taki jak gdyby namiot.
Niestety to zawsze jest cięższe od namiotu. Nie ma takiej możliwości, żeby osobno dach nad głową i ta moskitiera bądź BB bag były lżejsze od pojedynczego namiotu. Choć sam tarp może być naprawdę bardzo lekki. Ten akurat jest dosyć ciężki, ma 450 gramów. Cały mój namiot, ja tak jak mówiłam, ma 424. Taki tarp uszyty z kubenu to już by było znacznie mniej, to by mogło być nawet 200 gramów, więc na pewno lekko, ale już po dodaniu właśnie moskitiery niekoniecznie. Mam ten bivy bag, ponieważ właśnie spałam kiedyś na samej podłodze i z samym tarpem i odkryłam, że to nie jest prawda, że pod tarpem jest sucho tylko dlatego, że jest dobra wentylacja. Niestety my swoją działalnością i swoim ciepłem ogrzewamy ziemię, która tutaj jest pod tarpem. I tak jak w namiocie mamy tylko podłogę, to tutaj mamy tą ziemię dość swobodnie parującą. No i dodatkowo wilgotne powietrze, jeżeli jest wilgotne, jakaś mgła i tak dalej, to tu wszystko będzie wpełzało. I moje śpiwory po noclegach pod tarpem zawsze były wilgotne, nigdy nie były suche. Zdarzało mi się też nie raz i nie dwa mieć kondensację na tarpie. Więc kondensacja na tarpie też występuje, ta różnica temperatury między wnętrzem a zewnętrzem jest. I ostatni rodzaj schronienia, jaki chcę Wam pokazać, to hamak. Wpadłam na pomysł zakupienia hamaka jeszcze w 2013 roku, bo wcześniej miałam taki przyciężkawy namiot tunelowy i chciałam wymienić na coś lżejszego. Podobało mi się, jak w internecie ludzie pokazywali, jak śpią pod hamakami. Więc kupiłam sobie taki hamak. Okazało się, że nie lubię spać na plecach, więc już go dawno nie używam, ale może kiedyś mi się przyda w dżungli. W każdym razie mam go jeszcze. No i rzeczywiście raczej trzeba spać w nim na plecach. Da się troszeczkę przekręcić na bok, ale nie jest możliwe spanie na brzuchu. Także dla mnie osobiście to było niewygodne. Ale to jest jakby kwestia też preferencji. To jest hamak od razu z wbudowaną moskitierą. Jest wiele hamaków, które są po prostu tą płachtą bez moskitiery. No i właśnie jest niewielki tarp dostosowany do wielkością do tego hamaka. Są jeszcze takie bardziej zabudowane tarpy, które nawet mają takie jakby drzwi. Można je bardzo nisko rozłożyć, także prawie są jak namiot. No i da się tutaj usiąść, to jest fajne w hamakach, że można sobie na nich tak właśnie siedzieć. To jest na pewno fajne do takiego weekendowego relaksu. Nie zupełnie do chodzenia właśnie. To, czego absolutnie nie znoszę w hamakach, to, że do gotowania trzeba wyjść. Trzeba mieć kawałek folii, żeby tu w ogóle się przebrać, żeby położyć nogi i żeby mieć jakieś miejsce pod tym tarpem do gotowania i do pakowania się w deszczu. I mnie to zupełnie nie odpowiada, to wyłażenie ze śpiwora. Na pewno jest inaczej, jeżeli wędrujemy tylko w lecie i jest ładna pogoda i nie wieje. Ale czy tak jest zawsze? Jakoś mam takie szczęście, że prawie nigdy tak nie jest, więc to też nie zupełnie. No i jeszcze muszę powiedzieć, że hamak jest najdroższą z tych trzech wersji, ponieważ musimy mieć śpiwór lub quilt, raczej bardziej quilt niż śpiwór. Quilt jest taką jakby połową śpiwora, którą się na siebie nakłada i to jest wygodniejsze w hamaku. Ale musimy mieć izolację od spodu, tak jak mamy pod tarpem i namiotem mamy jakiś materac, karimater czy coś takiego, to tak i w hamaku musimy coś mieć. I ja używałam maty samopompującej i materaca dmuchanego, teraz mam matę, bo to jest prościej, nie muszę dmuchać. No i to się wkłada tutaj, jest taka specjalna kieszeń w tym hamaku, ale to akurat jest mało istotne. Włożymy ją normalnie. I po włożeniu widać, że ta mata no ma taki wymiar, jaki miałaby, gdyby leżała w namiocie na płasko. Tymczasem leżąc w hamaku jesteśmy otoczeni jego ścianami. I niestety, kiedy się rozpychamy, kiedy po prostu leżymy, zagłębiamy w tym hamaku, chyba niezbyt dobrze to założyłam, no to wtedy opieramy się rękami, biodrami, nogami o ściany hamaka. I śpiwór zostaje zgnieciony, zaczynamy czuć zimno,
więc to się nie nadaje do temperatury niższe niż 15 stopni w moim odczuciu. Wtedy musimy się zaopatrzyć w underquilt, czyli taką podpinkę, którą się podczepia pod hamak o odpowiedniej grubości dostosowanej do panującej temperatury. No i w zasadzie mamy dwa śpiwory. To jest już spora objętość, troszkę więcej wagi, no i przede wszystkim jest to dosyć kosztowne. Więc w takie rzeczy inwestują ci, którzy naprawdę już doświadczyli hamaka i wiedzą, że to jest coś, co im się bardzo podoba. No na pewno to, że można sobie ten tarp zdjąć, patrzeć w niebo, patrzeć na drzewa, huśtać się tutaj, to jest fajne. Ale raczej nie na długich dystansach, kiedy raczej liczymy się z czasem i tak nie będziemy leżeć i patrzeć w niebo. Zaletą hamaka jest na pewno to, że jest w nim mniejsza kondensacja. O ile namiot i hamak to właściwie jedno gorsze od drugiego, to tutaj pod tarpem zawieszonym wyżej nad ziemią, który jeszcze dodatkowo nie będzie jakoś bardzo nisko wisiał nad hamakiem, kondensacji raczej nie będzie. Oczywiście będzie mokre i tak od deszczu, ale to jest tylko ten jeden zewnętrzny pakunek plus te wiązania, które są wokół drzewa, to będzie mokre, a cała reszta będzie sucha i to jest na pewno fajne. Jeżeli chodzi o wagę, to pamiętajmy, że nawet najlżejszy hamak zawsze będzie cięższy od najlżejszego namiotu. Nie da się tego przeskoczyć. Coś, co jeszcze odróżnia te trzy rzeczy, to możliwość rozbicia w ogóle. Namiot i tarp można rozbić wszędzie, mając jakiś płaski teren. Można się rozbić w lesie, można się rozbić też poza lasem. Ja czasem korzystam z możliwości rozbicia się w czyimś gospodarstwie, czyimś ogrodzie. Czasami się zdarza, że pytam, czy mogę po prostu rozbić się w danym miejscu, bo nie śpię we wsiach tak sobie gdzieś byle gdzie, żeby nikt mnie nie zaczepiał. Jeżeli jestem zmuszona spać we wsi, to właśnie u kogoś. No i na pewno u kogoś mogę rozbić namiot albo tarp. Natomiast z hamakiem to może być ciężko, bo w Polsce nie wszędzie wszyscy mają drzewa, przeważnie mają tuje, na tujach jeszcze chyba się nie da wieszać hamaków, więc to jest pewne ograniczenie. Natomiast hamak można powiesić w górach, w różnych takich miejscach, gdzie nie jest płasko, na stokach i tak dalej. Można, jeżeli się znajdzie odpowiedni rodzaj drzew. To też wcale nie jest takie łatwe, ale jest to do zrobienia, jeżeli się nauczymy jakich drzew szukać. W każdym razie musimy się liczyć z tym, gdzie chcemy spać. No i z hamakiem jest też tak, że jeżeli mamy materac, no to okej, możemy spać też pod wiatami. Natomiast jeżeli mamy tą podpinkę, no to już nie nosimy ze sobą materaca, a zatem nie możemy spać na ziemi, no bo podpinka nie ma żadnej izolacji po zgnieceniu. To jest po prostu śpiwór, tak jakbyśmy spali w śpiworze. Niektórzy noszą potem jedno i drugie, co oczywiście sprawia, że waga całego zestawu rośnie i to nie jest za fajne, więc hamak ma raczej ograniczone możliwości użytkowania, a namiot i tarp dają trochę więcej opcji. Słońce już zaszło, mam nadzieję, że skorzystaliście trochę z moich refleksji, że to wam coś może pomoże w wyborze. Robi się już zimno, ja już chyba zakończyłam opowiadanie wszystkiego, co miałam do opowiedzenia, także zwijam się już do domu i do zobaczenia na następnym filmiku.